Nie jeden młody gitarzysta zastanawia się, jak ci gości to robią. Pokręcają gitary za sobą, a instrument nie ląduje na ziemi. Rozwiązanie jest proste. Używają strap-locków. Które wybrać i jak je zamontować? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Najbardziej popularnymi blokowanymi zaczepami są szalery. Niezniszczalne, proste w montażu oraz posiadające wiele tańszych odpowiedników, np. Warwick bądź V-Parts. Pamiętajcie jednak, że nie każdy zaczep jednej firmy będzie pasował do blokady drugiej. Całkiem na odwrót jest ze strap-lockami Dunlopa. Mimo różnych kształtów i rozmiarów zaczepów, zawsze pasują do siebie. Inna bajka to strap-locki na przykład Ernie Ball, duże i ciężkie, oprócz funkcji blokującej pasek, pełnią też funkcję ozdoby. O czym należy pamiętać montując strap-locki? Starajcie się używać oryginalnych wkrętów, gdyż inne mogą mieć zbyt duże łby, które nie pozwolą na blokowanie. Różnice w systemach blokowania. Strap-locki typu szaler, odciągnięcie blokady zwalnia zaczep z trzpienia. Dunlop. Ciśnięcie blokady luzuje łożyska i uwalnia zaczep. Montaż zaczepu do gitary przebiega standardowo. Odkręcamy stary i na jego miejsce przykręcamy zaczep od strap-locka. Jeżeli oryginalny wkręt jest zbyt mały, możemy posiłkować się zapałką lub wykałaczką, która skutecznie zmniejszy otwór i pozwoli na solidne dokręcanie zaczepu. Montaż blokady na pasku przebiega dwojako. Albo dociskamy ją nakrętką do paska, mocno przykręcamy, albo zakładamy pierścień blokujący na wcisk. Montując strap-locki szalera i podobne, pamiętajcie, by mocować je do góry. Wtedy nawet przypadkowe odciągnięcie blokady nie zrzuci gitary na ziemię. Które strap-locki wybrać? To zależy tylko od Was. Żadne z wymienionych nie powinny Was zawieść. Wszystkie rodzaje, zarówno te tańsze, jak i te droższe, znajdziecie w sklepie guitarproject.pl.